Witam wszystkich bardzo serdecznie. Odkąd jestem na YouTubie, czyli bardzo długo, co jakiś czas pojawia się komentarz, że nie sztuka tworzyć stylizacji, jak się ma całą szafę pełną ubrań. I oczywiście jest to zupełna prawda, bo czasami można mieć bardzo dużo ubrań i wyglądać w nich beznadziejnie, obojętnie, czy posiadają metkę, czy nie. To tylko i wyłącznie zależy od tego, czy umiemy nosić te rzeczy odpowiednio. Dwa, czy kupujemy dlatego, że jakiś plan pięcioletni nasz w głowie, taki jakiś idylliczny lub wręcz zazdrość innym spowodował, że chcemy mieć te rzeczy markowe, nieważne czy wyglądamy w nich beznadziejnie, czy nie, mamy taki zamiar i tak właśnie postępujemy i kupujemy rzeczy, których wyglądamy beznadziejnie. Tylko dlatego, że koleżanka ma, tylko dlatego, że wyskakujemy na wyższy poziom społeczny, czyli na wyższy poziom high society. Oczywiście to wynika z kompleksów tylko i wyłącznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Paniom kilka możliwości, jak stare, naprawdę stare rzeczy, które są niemodne, mimo wszystko można sprawić, że te niemodne rzeczy i tak będzie się dało wystylizować tak, że jeżeli nawet nie powstanie stylizacja supermodna, to przynajmniej powstanie poprawna lub w której całkiem przyzwoicie wyglądamy. W dzisiejszym filmiku wystąpią tylko i wyłącznie rzeczy, które mają już swoją historię. Najprostsza rzecz, czyli tylko i wyłącznie zamienienie kolorów. W tym przypadku biały został zamieniony na czarny. A dlaczego? Dlatego, że czasami zbyt przywiązujemy się do koloru, który zwyczajowo nosimy w tej kombinacji. A wyskoczenie, wypchnięcie się z rutyny, na przykład w tym przypadku kolorystycznej, sprawia, że nasza stylizacja zupełnie inaczej wygląda i my również zupełnie inaczej wyglądamy. W każdym filmiku podkreślam, że akcesoria to niezwykła siła. I na przykład, jeżeli mamy za duży żakiecik, bo przypuśćmy, bardzo nam się podobał, ale nie było mniejszego rozmiaru, na przykład w Cicholandzie, albo po prostu schudłyśmy i jednak nie chcemy rozstawać się z naszym ulubionym żakiecikiem, ale jeżeli jest to na przykład różnica tylko jednego rozmiaru, to spróbujmy po prostu użyć najzwyczajniejszego, najbardziej klasycznego, bardzo eleganckiego, skórzanego paska, który podniesie troszeczkę poziom stylizacyjny. Czyli jeżeli jest to troszeczkę niemodne ubranie lub no widać, że już troszeczkę ma za sobą, ileś razy był założony, to elegancki, skórzany pasek w dobrej kondycji jakoś tam uratuje tą stylizację. Dobierajmy również paski odpowiedniej szerokości. Czasami, na przykład do płaszcza, będzie lepiej wyglądał pasek szerszy. Kolejnym akcesorium, które uratuje czasami naszą stylizację, to jest apaszka. Czy będzie noszona tak jak tutaj w wersji męskiej, to tylko zależy od naszych osobistych preferencji modowych. Ale równie dobrze można założyć apaszkę w formie damskiej, po prostu zarzuconą na szyję czy przewiązaną wokół szyi. Można również wykorzystać nasz, no troszeczkę już schodzony żakiecik i dać mu drugie życie, na przykład używając kolorystycznie odpowiedniego szalika. Tak jak ja właśnie w tym przypadku zapięłam, czy włożyłam, czy przypięłam szaliczek paskiem. Jest to taki modny trend na TikToku już od dłuższego czasu. I zobaczcie, panie, jak ten zwykły, no stary żakiecik z Zary fantastycznie wygląda, przy czym zakrywamy już pewne elementy z przodu, które nie są już idealne, ale szaliczek jest bardzo dobrze kolorystycznie dobrany, czyli w szarościach, bardzo dobrej jakości, no i co najważniejsze, pasek również jest najwyższej jakości, no i jest w bardzo dobrej kondycji. Jeżeli mamy rzecz już jakąś troszeczkę znoszoną, czy jakąś tam troszeczkę gdzieś tutaj, już tutaj widać, że najlepsze lata ma za sobą, to jednak wszystko inne,
Reszta naszej stylizacji musi być w jak najlepszej kondycji. O tym pamiętajmy, bo dołożenie całej stylizacji, założenie całej stylizacji w bardzo złej kondycji nie jest w stanie uratować już nic, po prostu nic. Musimy mieszać te takie troszeczkę nasze ulubione rzeczy, te bardziej znoszone z tymi mniej znoszonymi lub akcesoria, które są najwyższej jakości. No niestety, jeżeli założymy cokolwiek w nadziei, że jakoś to będzie, to niestety zawsze, ale to zawsze kończy się katastrofą. Chyba że jest to trendseterka, czy świetnie wykwalifikowana stylistka i ona po prostu ściąga z wieszaka, zakłada na siebie i wygląda perfekcyjnie, to tak, ale jeżeli nie jesteśmy guru modowym, to założenie byle czego, byle jak i każde w innym kolorze, to niestety się tego nie da ograć, po prostu nie. Zresztą jak Pani widzicie, no jest to moim zdaniem stylizacyjna katastrofa. Ale jeżeli na przykład te rzeczy wymieszamy, w tym przypadku zrobiłam total look i jedyną nową rzeczą to są rajstopy, które kupione owszem w outlecie, ale nowe, czyli z meteczką. Reszta rzeczy jest, pochodzi z Ciucholandów, więc są to rzeczy dobrej jakości, bo nie są zniszczone, ale jeżeli chodzi o lata produkcji, no to mają już kilka lat za sobą, a niektóre nawet całe dekady, jak na przykład buty Kozaki, pochodzą oryginalnie z lat 80. Ale wszystkie są na tyle dobrym stanie, że całość wygląda bardzo modnie, bardzo klasycznie i bardzo spójnie. A przede wszystkim jest stworzony total look. Nie robi się rozgardiaszu stylizacyjnego, czyli po prostu pomieszania zmysłów. Innym fantastycznym dodatkiem, który uratuje nierzadko wiele zwykłych, prostych stylizacji, jak na przykład biała koszula albo czarna koszula, to po prostu cudowna, modna i piękna biżuteria, czyli broszka. Broszki są bardzo modne. Jeżeli mamy fantastyczną broszkę, to próbujmy uratować naszą stylizację, przypuśćmy, elegancką, klasyczną broszką. Nie zapominajmy również o kolczykach, nie zapominajmy również o opaskach i nie zapominajmy o łańcuszkach. Łańcuszki są super modne, zwłaszcza te szersze. No i oczywiście o zegarkach, bo wtedy też również elegancki, pasujący zegarek do stylizacji również podnosi poziom stylizacyjny. No i przechodzimy na przykład do butów. Ja wiem, że noszenie butów w zimie, w czym komu jest wygodnie, ale od wielu, wielu sezonów zapominamy, że odzież miejska to co innego niż odzież trekkingowa. Wiem, że idziemy na łatwiznę i odzież trekkingowa wygodna, nie poślizgniemy się. No właśnie, więc przeceniamy uniwersalność butów trekkingowych. Buty trekkingowe są przeznaczone na wyjścia poza miasto, a w mieście starajmy się chodzić w butach do tego celu przeznaczonym i wtedy nasza stylizacja również nabierze klasy, stylu i uroku. Czasami będzie bardziej kobieca, czasami będzie bardziej męska, a czasami będzie nawiązywała do jazdy konnej. To już zależy od naszej stylizacji. Ale zapominamy, że są rzeczy, które są stworzone na siłownię i rzeczy, które są stworzone do chodzenia w mieście. Tak się właśnie dzieje z leggingsami, które w przyszłym sezonie po prostu zaleją cały świat, ponieważ znów leggingsy, ale takie troszeczkę inne leggingsy są lub będą super modne. Więc do leggingsów przejdziemy za kilka miesięcy. Stara, zupełnie niemodna koszula, w dodatku jeszcze we wzory geometryczne, które chwilowo nie są do końca takie super cool, chociaż ja widziałam u któregoś projektanta, w tym momencie nie pamiętam. Te bluzeczki są... takie bluzeczki są ciężkie do stylizacji, ale jak Pani widzicie, tutaj w połączeniu z białym i czarnym kolorem na żakiecie, od razu ta niezbyt modna kratka i zupełnie inaczej wygląda. Przy czym kolejna zasada, czasami nie wykorzystujemy całkowicie potencjału naszych ubrań. I tutaj właśnie pokazałam Państwu, że zwyczajne podniesienie kołnierzyka przy dwukolorowej marynarce,
czy damskim żakiecie dwukolorowym, zobaczcie Panie, powoduje, że żakiet zupełnie jest w innym kroju. Nie wykorzystujemy całkowicie potencjału naszych ubrań. Po prostu zawsze, ale to zawsze wkładamy tak samo. I tak samo się dzieje, przypuśćmy, z golfami. Golfy, dobrze, grube, w zimie zakładamy grube golfy. Ale gdybyśmy na przykład pod ten gruby golf włożyły białą koszulę, to przy okazji ten golf nie gryzłby nas wokół szyi. Dwa, biel tej bluzki rozświetlałaby naszą cerę, no a przy okazji można by się jeszcze pobawić warstwami. To tutaj już tylko zależy od naszego wzrostu i od naszej figury. Możemy również iść w drugą stronę i białą koszulę, przypuśćmy białą koszulę, założyć na górę. Zmieniamy tylko, że golfik na cieńszy i możemy nosić taki cienki, elegancki golfik z dodatkiem wełny czy kaszmiru, na to fantazyjnie założona biała koszula lub normalnie, klasycznie biała koszula założona, włożona do spodni plus elegancki pasek czy spódnica i pasek, czym się lepiej czujemy. I taki zestaw, cienki, elegancki golfik i koszula, będzie i świetnie sprawdzał się w pracy, jeżeli nawet mamy dress code. Dwa, bez problemu możemy iść na lunch, nawet biznesowy, ponieważ jesteśmy elegancko i klasycznie ubrani, ponieważ biała koszula biurowa jest stworzona do spotkań biznesowych. Dwa, elegancki, cieniutki golfik z kaszmirem czy wełną zawsze wygląda elegancko i klasycznie. A jeżeli dołożymy na przykład jeszcze czarne spodnie czy czarną spódnicę, będziemy pięknie wyglądać. To tylko i wyłącznie zależy od kolorów, które wybierzemy. Równie dobrze możemy ubrać się w total looku. Golf w tym samym kolorze co koszula, czy spódnica, czy buty, czy spodnie. To tylko od nas zależy, jakie kolory lubimy. Czasami zwykłe założenie, czy zarzucenie na ramiona, przypuśćmy kontrastowego koloru, przypuśćmy sweterka, czy modnego koloru sweterka, czy w ogóle modnego sweterka, sprawia, że nasza stylizacja dodaje takie jakby, dostaje struktury. Coś się zaczyna dziać. Jesteśmy bardziej fashionistkami. Jakiś kolor, nasza twarz dostaje jakiegoś koloru. Nie zapominajmy właśnie o takich najprostszych, najtańszych trikach, jak po prostu biżuteria, apaszki, sweterki zarzucone, czy zamienienie koloru, czy pobawienie się proporcjami. Pamiętajmy, że przy niskim wzroście łatwiej jest wystylizować ubranie, jeżeli mamy krótszą górę, a dłuższy dół, czyli 1/3, 2/3. Ale jeżeli mamy na przykład total look jednokolorowy, czy spodnie, wtedy łatwiej jest nam się pobawić proporcjami i na przykład zamienić proporcje 2/3 na 1/3 dół. Cały czas podkreślam, kreatywność i nasze stare rzeczy mogą nam służyć przez dłuższy czas, przez to, że wykorzystujemy całkowicie ich potencjał. Nie zapominajmy również Państwo, że są takie gadżety, które można dostać już nawet za kilka złotych w takich sklepach chińskich. To są takie, przypuśćmy, taśmy jednostronne czy nawet dwustronne, przeźroczyste, cienkie i na przykład, jeżeli walczymy z kołnierzykiem, to wystarczy przykleić tutaj kawałeczek ciach do ubrania i już nie walczymy z tym kołnierzykiem cały dzień. Albo na przykład wybrałyśmy niechcący żakiecik i jednak podszewka nam troszkę wystaje i nie wiadomo, jak się z tym uporać. No wystarczy po prostu przykleić rąbek od środka i sprawa załatwiona. Nie każda jest perfekcyjną panią domu, ja nie jestem, więc nie za bardzo się na tym znam, ale jak Pani widzicie, zaopatrzyłam się już w drugą rolkę. Ta pierwsza była niestety nieskuteczna, nie potrafiła utrzymać cięższych i śliskich materiałów. Zobaczymy, jak z tą będzie. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Paniom przydało tych kilkanaście porad najprostszych do zastosowania przez każdego w
I w każdej szafie, przede wszystkim w każdej szafie jest coś, co można wykorzystać na kilka sposobów i sprawić, że już zupełnie inaczej będziemy patrzeć na ten ciuch, nie tylko na przykład jak za zwykłą białą koszulę. Okaże się, że to może być fantastyczny początek nowej znajomości z naszą starą koszulą. Ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych filmików.